Dzień dobry, Mateusz Bęcz. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenie telewizji regionalnej. 72-latka weszła pod koła autobusu. Weszła na przejście w momencie nadawania dla niej światła czerwonego. Wykorzystał moment i ukradł auto. Na podstawie zeznań świadków oraz zgromadzonego materiału dowodowego policjanci szybko wytypowali sprawcę. W ciężkim stanie do legnickiego szpitala trafiła dziś 72-latka, którą autobus potrącił na przejściu dla pieszych na Alei Rzeczypospolitej. Jak się okazało, kobieta weszła na jezdnię na czerwonym świetle. 72-latka przechodziła przez ulicę Okuli w wyznaczonym do tego miejscu, ale jak się okazało, nieodpowiednim czasie, na jej nieszczęście, akurat gdy zza zakrętu nadjechał autobus miejskiej komunikacji. Weszła na przejście w momencie nadawania dla niej światła czerwonego, została potrącona przez prawidłowo wykonujący manewr skrętu w prawo autobus. Już ze wstępnych ustaleń wynikało zatem, że kierowca autobusu nie zawinił. Piesza trafiła na oddział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Jej stan jest ciężki. Mówi się, że okazja czyni złodzieja i tak też było w tym przypadku, chociaż akurat złodziej nie jedno miał na sumieniu. Jeden z mieszkańców Jawora zaparkował swoje auto na parkingu i wyjechał na jakiś czas z kraju. Gdy wrócił, okazało się, że jego auto zniknęło. Rozwiązanie tej sprawy wymagało czasu, ale było warto. Sytuacja miała miejsce w Jaworze. Właściciel osobowego Fiata zaparkował swój pojazd przed sklepem i wyjechał za granicę. Jego pobyt przedłużył się, a kiedy wrócił do miejsca zamieszkania, jego auto zniknęło z parkingu. Jak się później okazało, złodziej wykorzystał okazję, bowiem auto było pozostawione nie dość, że niedomknięte, to jeszcze w stacyjce znajdowały się kluczyki. Sprawą kradzieży zajęli się jaworscy kryminalni. Na podstawie zeznań świadków oraz zgromadzonego materiału dowodowego policjanci szybko wytypowali sprawcę tego występku. Złodziejem samochodu okazał się 32-letni, dobrze znany policjantom mieszkaniec naszego miasta. Samochodu skradzionego niestety nie udało się odzyskać, ponieważ jak ustalili policjanci, prawdopodobnie został on rozebrany na części, a te części zostały sprzedane. 32-latek usłyszał zarzut i teraz będzie musiał tłumaczyć się przed sądem. W więzieniu może spędzić nawet 5 lat. Legnicka prokuratura nie ustaje w poszukiwaniach założyciela Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Wacława D. Mężczyzna najwyraźniej zapadł się pod ziemię, bo policja nie może go znaleźć pod żadnym z czterech wskazanych adresów. Wacław D. jest nadal poszukiwany przez legnicką prokuraturę, dotychczas bezskutecznie, bo policja nie zastała mężczyzny pod żadnym z czterech wskazanych adresów. Prokurator rejonowy złożył do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Wacława D. To jednak skomplikowało się, gdy jego obrońcy złożyli nową dokumentację medyczną. Z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, iż w obecnym stanie zdrowia pan Wacław D. nie może być zatrzymany ani osadzony w miejscu pobytu, izolacji osób zatrzymanych. Jak stwierdził biegły, mimo stanu zdrowia Wacława D. z mężczyzną można wykonywać czynności procesowe przy zapewnieniu mu przerw na odpoczynek. Prokuratura cofnęła zatem wniosek o tymczasowe aresztowanie, ale mężczyzna nadal jest poszukiwany. Przypomnijmy, m.in. za utrudnianie dochodzenia wierzytelności na ponad 1 200 000 zł. Oglądają Państwo wydarzenia, jeszcze dziś w programie powiemy. Brakuje leków, przede wszystkim antybiotyków. Bo wcześniej brakowało też innych leków. Brakuje leków na cukrzycę, także dużo leków brakuje. Szukają oszczędności, wyłączyli lampy. Wyłączone w bezmyślny sposób. Powinny być wyłączane w ten sposób, że przez wykręcenie bezpiecznika w lampie, a nie w stacji obwodu. W aptekach w całym kraju brakuje leków, zaznacza wiceprezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej Jacek Ciaciura. Przede wszystkim problem dotyczy antybiotyków oraz leków na grypę i przeziębienie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Lubinie. Problem może być związany z dużą liczbą zachorowań na grypę. W aptekach nie dostaniemy najczęściej używanych antybiotyków typu Augmentin, Amoxiclav, Amotax czy Ospen. Warto dodać, że w całym kraju jest około 13 tysięcy aptek, a problem może dotyczyć przede wszystkim mniejszych aptek i punktów z lekami w mniejszych miejscowościach. Nieinformowani jesteśmy o przyczynach braków. Możemy tylko przypuszczać, no i tak jak już tutaj w wielu przypadkach rozmawiamy o tym, no na pewno jest większa ilość zachorowań, więc myślę, że pacjentów jest więcej, więc zapotrzebowanie na leki mogło wzrosnąć, ale no nie przypuszczam, żeby aż tyle, żeby to do takiego deficytu lekowego doprowadziło, więc może też
jest problem po stronie produkcji. Problem dotyczy nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Przedstawiciele aptek w Lublinie mówią, że sytuacja nie wygląda najgorzej. Brakuje antybiotyków, brakuje różnych innych leków, no ale my staramy się mieć. I mamy zapasy, także jeżeli nie ma danego leku, szukamy odpowiedników, sprawdzamy w hurtowniach po kilka razy dziennie. No i wydaje mi się, że mamy dobre zaopatrzenie. Zdaniem specjalistów problem nasilił się w grudniu, choć sytuacja na rynku leków jest trudna od początku wojny w Ukrainie, a niektórych medykamentów brakuje od kilku lat. To już trwa kilka miesięcy, konkretnie z antybiotykami, bo wcześniej brakowało też innych leków. Brakuje leków na cukrzycę. Także dużo leków brakuje. Przedstawiciel Rady Aptekarskiej nie przypomina sobie, żeby w przeszłości występowały problemy z lekami na taką skalę. Trudno przypuszczać, jakie konsekwencje przyniesie taka sytuacja. Trzeba liczyć na to, że lekarze będą musieli sięgać po inne leki o podobnym działaniu, a liczba zachorowań spadnie. Na szczęście zapytani przez nas pacjenci nie odczuli braków na własnej skórze. Nie mam problemów z tym jak na razie, a zresztą rzadko zaglądam do apteki. No ja w tej chwili nie zauważam braku. Według tego, co ja potrzebuję, to te leki są. Przed bezpośrednią wizytą w najbliższej aptece warto z farmaceutą skonsultować się telefonicznie i zapytać, czy przepisany nam lek znajdziemy na miejscu. Co druga lub nawet co trzecia latarnia świeci w nocy w Polkowicach. Miasto szuka w ten sposób pieniędzy, jak wiele innych samorządów w regionie i w kraju. Efektem są oszczędności, ale także ciemności. Ciemno już zgasły wszystkie światła. Wiele lat temu tę sytuację opisał jeden z polskich raperów. Tymczasem znaczne podwyżki cen prądu powodują, że wiele samorządów szuka oszczędności, gdzie się da. Efekt? Rzeczywiście będzie ciemniej i światła zgasną. Ten plan wdrażają już m.in. Polkowice, gdzie służby miejskie sprawdzają i wyłączają latarnie. Miasto musi szukać oszczędności, a przez to nie wszystkie lampy będą dawały światło i bezpieczeństwo. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie kończenia przeglądu oświetlenia miejskiego, tak aby wyłączana była co druga bądź co trzecia latarnia, co ma zapewnić bezpieczeństwo w kontekście tych zmian, które przypominam, u których podłoża legły przede wszystkim oszczędności związane z wysoką ceną energii elektrycznej. Miasta szacują oszczędności, trudno jednak oszacować, jaki wpływ będzie miała ciemność na bezpieczeństwo mieszkańców tych miast. Może mieć, bo są wyłączane w bezmyślny sposób. Powinny być wyłączane w ten sposób, że przez wykręcenie bezpiecznika w lampie, a nie w stacji obwodu. Jestem elektrykiem z zawodu, wiem o czym mówię. Jest ciemno, w ogóle nie ma oświetlenia żadnego, jest tragedia. Lubin, Głogów mają wszystko oświetlone, a u nas to jest tragedia. Czuję się bezpieczna. No oszczędzamy, nie? No nie może się wszędzie świecić dookoła. Trzeba coś oszczędzać. Niektóre same pogasły, niektóre może wyłączone, ale nie jest tak źle. Patenty na poprawę bezpieczeństwa mogą się przydać. Samorządy muszą reagować na gwałtowne wzrosty cen paliw czy energii. W Legnicy wzrosły ceny biletów komunikacji miejskiej. Zmieniła się także liczba kursów. Polkowice zmniejszają liczbę świecących latarni. Za to wczoraj informowaliśmy o tym, że o oszczędnościach można było pomyśleć wcześniej, jak to zrobili włodarze Lubina i wymienili latarnie na LED-owe. W innych miejscach noce mogą się skończyć, jak w jednej z polskich komedii. Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Powiatowy lekarz weterynarii w Głogowie wydał rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy. Hodowcy muszą zadbać o bezpieczeństwo swojego drobiu i stosować się do obowiązujących przepisów. Po tym jak kilka lat temu zapanował strach z powodu ptasiej grypy, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że do obostrzeń wprowadzonych przez powiatowego lekarza weterynarii trzeba się stosować. W okręgu głogowskim jeszcze nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania wśród ptaków, ale stało się to w powiecie sąsiednim, w Schowskim. Koniec grudnia to praktycznie duży wysyp tej choroby. Żeby jakby unaocznić problem, mogę powiedzieć, że do chwili obecnej z powodu tej choroby musiało zostać zlikwidowanych ponad 2 miliony drobiu na terenie Polski. Więc sprawa jest niebagatelna i
Ta choroba dotyczy właśnie terenu całej Polski. Pojawiają się ogniska w różnych miejscach. Z rozporządzenia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii wynika, że hodowcy są zmuszeni do zamknięcia drobiu w pomieszczeniach inwentarzowych. Trzeba też zadbać o to, aby pokarm i woda, z której korzystają zwierzęta hodowlane, nie były dostępne dla dzikich stworzeń. Dla bezpieczeństwa zabroniono też sprzedaży drobiu na miejskim targowisku. Ze swojej strony chciałbym jeszcze bardzo zaapelować do wszystkich posiadaczy drobiu i nie tylko drobiu, ale również innych ptaków, z wyjątkiem ptaków, które są trzymane cały czas w pomieszczeniach mieszkalnych, o zgłaszanie się do nas, o przekazywanie informacji o posiadaniu takich zwierząt. Dla nas w tej chwili bardzo istotne jest zinwentaryzowanie dokładne, gdzie kto posiada drób. W razie, nie daj Boże, nieszczęścia, to dla nas jest bardzo pomocne, my wtedy możemy natychmiast dotrzeć, natychmiast podjąć działania. Na razie to tylko apele, ale w inspektoracie podkreślają, że hodowcy mają obowiązek zgłaszania posiadania drobiu. Za niedostosowanie się do tego nakazu mogą grozić kary. Ten typ wirusa ptasiej grypy, który w tej chwili występuje u drobiu, nie stwierdzono zagrożenia dla człowieka. Jeszcze nikt nie potwierdził i to jest jasne, że ten wirus akurat nie jest tym szkodliwym. Ja rozumiem to pytanie w kontekście epidemii, która w tej chwili jest u ludzi. To są inne wirusy, to znaczy to jest i tu jest wirus grypy jak najbardziej, ale jednak serotyp jest zupełnie inny. Lekarze weterynarii podkreślają jednak, że osoby pracujące przy drobiu powinny jednak dbać o zabezpieczenie, aby nie dopuścić do przenoszenia wirusa w inne miejsca. 1240 interwencji w ciągu ubiegłego 2022 roku odnotowała Lubińska Straż Pożarna. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło wypadków komunikacyjnych oraz pożarów. Jedną z największych akcji prowadzoną przez Straż był m.in. pożar zboża na Piun, do którego doszło w Lubinie 13 lipca. Ponad 18 milionów strat odnotowała Lubińska Straż Pożarna w 2022 roku. To znacznie więcej niż w roku 2021, który przyniósł ponad 7 milionów złotych strat. W ubiegłym 2022 roku strażacy do akcji wyjeżdżali 1240 razy. 683 razy pożarnicy interweniowali w związku z miejscowymi zagrożeniami, z których znaczna część to wypadki komunikacyjne. Pożarów odnotowano 455, a fałszywych zgłoszeń 102. Biorąc pod uwagę rozmiar zdarzenia, koszty akcji oraz straty, należy wspomnieć o dwóch pożarach, do których doszło w Lubinie i w Ścinawie. Pierwszy był to pożar zboża w mieście Lubin przy ulicy Maczka. Był to pożar zakwalifikowany jako duży ze względu na jego powierzchnię, która wynosiła 33 hektary zboża typu jęczmień oraz 37 hektarów ścierniska. Udział w działaniach wzięło 17 zastępów, podano 14 prądów wody. Czas trwania takiej akcji wyniósł ponad 4 godziny. Zużyto 86 tysięcy metrów sześciennych wody. Straty, jakie oszacowano w wyniku tego zdarzenia, wyniosły 370 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o pożar w Ścinawie, miał miejsce on w zakładzie produkcyjno-magazynowym. Spaleniu uległa hala magazynowa, która wypełniona była po brzegi kartonem. Siły i środki zaangażowane do działań to 47 zastępów. Straty, jakie odnotowali strażacy w związku z tym pożarem, wyniosły 10 milionów złotych i co ważne, strażakom udało się uratować mienie, które było warte również 10 milionów złotych. Statystyki pokazują, że najwięcej zdarzeń, bo aż 563, odnotowano na terenie Lubina. W Komendzie Powiatowej zatrudnionych jest łącznie 60 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych. W 2022 roku przyjęto do służby nowych 5 funkcjonariuszy. 4 z nich obecnie przebywa na kursie przygotowującym do zawodu strażak. Na terenie powiatu lubińskiego funkcjonuje 20 jednostek OSP, do których należy łącznie 417 osób. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku otrzymała wsparcie finansowe od samorządów oraz Nadleśnictwa Lubin w łącznej kwocie 130 tysięcy złotych, między innymi na wyposażenie nowej komendy, do której wkrótce przeniosą się funkcjonariusze oraz zakup nowego wozu bojowego. To pozwoli strażakom na zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu lubińskiego. Patryk Zdanowski, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, podkreśla, że w nowym 2023 roku lubińscy strażacy chcą uczestniczyć w licznych szkoleniach, by nieustannie podnosić swoje kwalifikacje.
tą gorącą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.